I polecieliśmy. Uwielbiam ten dodatek. Witam Was tutaj, to jest Wzorz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines z PlayStation 4, Miasto Szczęścia, Miasto Grudów. Nie wiem, jaki był ostatni seria z City Skylines, wydaje mi się, że może nawet to było to. Tak czy siak, zaczynamy dzisiejszy odcinek i no, ponieważ mamy już sunset, no to co dużo mówić, zobaczmy sobie, jak wygląda nasze jeziorko. W sensie jestem ciekawy, czy tutaj. A czekaj, 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 czekaj. Po pierwsze, moje pytanie, czy ja mogę. Tak, nie ma znaczenia, czy jest tutaj. Tu jest stare dla. Tutaj mamy bardzo dużo łososia. Tutaj mamy wręcz. No dobra. Tu mamy ale tuńczyka nie mamy. Tam tuńczyk jest. No dobra. Ale co tu dużo mówić? Z tej strony sobie zrobimy dzisiaj właśnie wybrzeże do połowów. Oni będą sobie startować stąd. Będą tutaj sobie startować. I zobaczymy, gdzie będą sobie kończyć. Dobra, to najpierw zacznijmy od podstawowego, bo tutaj niestety tak hodowla. Hodowla to sobie będziemy robić w innych obszarach. Tak, czy to sobie postawimy tutaj? Sobie postawimy, świetnie, ale czekaj, nie możemy sobie tego postawić tutaj. Najpierw sobie zróbmy nasze nabrzeże. Ono tutaj będzie trochę zjeżdżać. To zróbmy, żeby sobie jeszcze ono tutaj nie zjeżdżało. I od razu zobaczymy w dzisiejszym odcinku, czy zainteresuje nas nowe metro. Możliwe, że coś dzisiaj tutaj zrobimy z tego nowego metra, bo jestem naprawdę bardzo zachwycony tym, że dodali, wiecie, metro naziemne. I możliwe, że nie wytrzymam i że dzisiaj z tego skorzystamy coś tutaj w tym mieście. A w tym mieście tak akurat to nie jest zbyt preferowane. No ale zobaczymy. No, sprawdźmy sobie. Nie, to nie było tutaj. Ryby są tu. Ryba! No, najproszę bardzo. I zróbmy sobie połowy. O, tu mamy. Tu mamy trzy. Wszystkie trzy. Znając życie, to tutaj to wyłowisz mi wszystko, niezależnie jak długą ci to zrobi ścieżkę. Więc proszę bardzo, dam ci do łowienia wszystkiego, bo tu masz ładne wszystkie trzy kolorki. Dobra. Natomiast po drugiej stronie, czyli tutaj pod mostem, damy ci. O, możemy już to postawić od razu. Damy ci tutaj coś takiego. I zaraz tutaj postawimy też jeszcze jedną ciekawą rzecz. Jeden z tych ciekawych budynków. Za chwilę go zobaczycie. No i widzę, że drutę to zwaliliśmy. I to nie jest dobra wiadomość, bo rozwalanie druta wiąże się z tym, iż został przerwany ciąg komunikacyjny prawdopodobnie. I będzie jakiś problem. No, to jest podłączone. Natomiast stąd tu. Tutaj też sobie dajmy, żeby to popłynęło sobie gdzieś. No właściwie mamy sobie tutaj zrobić, tutaj, tu sobie tak pokręcisz się i tu się wrócisz, sobie wrócisz. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać, w sensie jakie będziemy mieć z tego zyski. Dalej, jeżeli to właśnie już będzie tutaj przetwarzane, to sobie postawimy w tymże miejscu fabrykę naszą. Proszę, proszę i żołnierz bardzo. I to powinno być już na pewno całkiem dobrym pomysłem zyskownym może nawet. Dalej, jeżeli mamy tutaj postawione, czekaj, tu jest jakaś fabryka, drukarnia, a drukarnia nie zrobi się, a bo plastik jest potrzebny, no dobra, to jak jest potrzebne, to nie będzie. Natomiast sobie sklepik taki, o, targ rybny, możemy już spokojnie postawić. On jest tam trochę głośny, ale ogólnie zyskowność się zbliża, bo ludzie go kochają. Więc postawmy sobie tutaj jeden targ rybny i drugi targ rybny sobie postawmy tutaj. Proszę bardzo. Pytanie, czy tutaj busy będziemy wykorzystywać w tym mieście, szczerze wątpię. W sensie, mamy to jako nowość faktycznie do wykorzystania w tych naszych miastach i w ogóle, ale jak pomyślimy sobie tak bardziej logicznie, tak naprawdę się podrapiemy po brodzie, akurat mogę się podrapić po brodzie, to dojdziemy do wniosku, że to nie ma zbyt dużego sensu. I teraz tak, metro. My tu mieliśmy gdzieś linię metra, z tego co kojarzę. Pokaż mi, tu jest linia. Tak, tu mamy linię metra. O, dokładnie, one zmigają. I w teorii możemy sobie zrobić tutaj właśnie, żeby to sobie nam te metro wręcz tutaj miało jedną, wyjechało na powierzchnię.
i sobie tutaj na przykład dojechało do tego połączenia. I tu jechało włącznie z tym, chociaż nie, tutaj jest włącznie z tym, to sądzę, że nie ma sensu. Ale połączenie tutaj stacji metra, bo tu mamy na przykład te piękne węzły podziemne. Ale ja sądzę, iż my w tym miejscu zrobimy trochę przebudowę tego węzła, ponieważ biorąc pod uwagę to, kiedy ja budowałem ten węzeł, to ja nie wiedziałem o tym, że będzie coś takiego jak ta aktualizacja, jaka była. I ja bym sobie tutaj to trochę przebudował. Z myślą o właśnie nowościach, które się pojawiły w tym dodatku. I teraz tak, widzę, że już jesteśmy na minusie. A my ledwo co zażyliśmy nasze miasto. Niedobrze, bo jesteśmy na dużym minusie. Tutaj się ładnie to robi. O, to jest już pełne, świetnie. Dane zrównoważone. Ojejku, jesteśmy na strasznie dużym minusie. Co się stało? Tobie brakuje wody. Czy ta fabryka tak biuro ciągnie? Jeżeli zaraz przez te fabryki poupadamy, to mnie się to w ogóle nie podoba. Ile ty ciągnie? Nie no, to ciągnie 400, to nie jest to. To ciągnie 800. Czy ja gdzieś tutaj schodziłem z podatkami? Tu mogę po prostu odchodzić trochę. Teraz sytuacja się wyrówna, ale czemu to tak nagle tragicznie zaczęło wyglądać? No nie wiem. System transportu odpadami. Tak, tego nie, to nas zbytnio nie interesuje aktualnie. Dobra. Jesteśmy już na plusie? Powiedz, że tak. Dalej, tutaj się mieszkańcy budujcie. Okej, okay, tutaj już są, tu są i tu już się budują. Dobra, świetnie, kryzys zażegnany. Nie, to było straszne, jak przez chwilę tutaj się okazało, że zaczęliśmy być na minusie. Dobra, na pewno jesteście ciekawi, co tutaj chcę postawić. Zaraz wam to pokażę. Nie wiem, a już jesteśmy na ładnym plusie. Sobie zejdźmy z powrotem, żeby tutaj to było na poziomie niżej. Na bardzo dużym plusie. To nie wiem, czy to był za kryzys. O, możemy wystrzelić rakietę. To wiecie co, to najpierw sobie zróbmy. I będziemy sobie tutaj oglądać, jak to będzie wyglądać. Proszę bardzo. Filipny za chwilę zrobimy w zupełnie innym zakątku mimo miasta nawet. Słyszymy odliczenie. Dobrze, że w ogóle ten połowrybny działa na wszystkich mapach. Tak ogólnie zawsze daje na plus całą właśnie Industries, bo nie muszą, że zaktualizowali te wszystkie mapy, to jest bardzo dobrze. Pewnie jakiś algorytm do tego jest, więc nawet nie musieli wymyślać nic zbytnio. Ojej, już to bardzo przybliżyłem. I poszła. Poszedł dym, o widać wiatr. Widać wiatr wschodni. I polecia. Dobra. To nasza rakieta leci. Widzieliśmy, co jest w środku. Dobra. To zanim zacznie działać, nam to faktycznie chwilę potrwa. Bo najpierw tak. Z tego musimy wyciągnąć. O co nie? A tutaj nasze statki pływają. I teraz pytanie, czy ty jak dopłynąłeś tutaj jesteś? Daje się złapać? Jesteś pełen. Świetnie. Chyba od tego momentu jesteś pełen. Dobra, to jest całkiem nieźle, a tutaj też jest chyba nieźle. W ogóle, czy ja mogę jakoś na was wpływać budżetem? W teorii powinniście mieć swój własny budżet, tak jak pewnie trolejbusy mają teraz wspólny własny budżet. Co nie? Chociaż samoloty mamy cały czas jeden, a to są trzy kategorie w jednym. To jest trochę kiepskie. Dobra. Mają swoje trolejbusy, tylko że trolejbusy coś nie działają. I Industries możemy w teorii zwiększyć na budżet unikatowych, przemysłowych, a jednocześnie sprawia, że można w nich zmienić więcej pojazdów. Okej. Okay. To tu jakby coś mamy. Tu jest jedna pożyczka wzięta. Tu mamy zyski łączne. No. Tutaj na razie nie będziemy musieli się w to bawić. Natomiast to, co mówiłem i to, co mnie interesuje i to, co jeszcze raz podkreślę, to właśnie co do transportu, to jest postawienie, pomijając to, że mamy naprawdę bardzo ładne, dużo ludzi chce się budować, to za chwilę z tego skorzystamy, to jest węzeł autobusowo-autokarowy, ale chyba on dostawił do tego stację metra. W sensie, bo autobusów to ja nie widzę zbyt dużo w tym mieście, w sensie nie to, że ich tutaj nie ma, tak? Bo jakieś właśnie autobusy tutaj są.
Kręcą się. A nie, nie ma, to autobusowy to nie, nie. Nam wystarczy autokarowy spokojnie. No jak teraz wspomniałem, że tutaj coś to już wszystko jest. Bo tutaj to jest właśnie ten nasz autobusowy, specjalnie po to postawiony. No ma, to jeszcze raz sobie zobaczmy. Tak, tu jest węzeł autobus, metro. W sensie autokary też, żeby nie było. Ale sądzę, że tak duże metro chyba nam tu nie jest niezbędne, bo to ma dwie stacje, w jedną, w drugą. 70 tysięcy, co trzeba wywalić. I nie wiem, czy mnie to interesuje. Węzeł autokar, metro. To jest z kolei coś już bardziej mnie interesującego. Zobaczmy, jak to wygląda. Okej. Okay. I to byłoby pod ziemią, gdybyśmy mieli stację metro, tylko jest z kolei w złym kierunku. Dalej, tu jest węzeł pociąg metro. To na pewno trzeba gdzieś zrobić. Tak, to jest coś takiego. Ja wiem, że tutaj nie mamy co prawda pociągów metro wyjeżdżającego poza, ale... No i lotnisko, tak, ale to wiadomo. Więc pomijając to, że trzeba zwiedzać na lotnisko, ale to jest 300 tysięcy plus i że ten węzeł ładnie wygląda, ale jest w złą stronę wykręcony, no bo jakkolwiek byśmy tego nie pokręcili, to my nie wykręcimy, żeby, bo metro będzie jechać stąd, tu, tędy, przez to. A tu mamy dwie stacje i chyba z niego skorzystamy. I to, a tu mamy dwie, w sensie dwa w jednym, o tym chodzi. No ma, skorzystajmy z tego. W takim razie i tutaj te stacje dzięki temu możemy wywalić spokojnie, bo tutaj tego tak dużo na pewno nie będzie nigdy jechać. Cyk i cyk i właściwie to daj pędzel, bo to będzie prościej tutaj tego ustanowienia i ponieważ bardzo ludzie się chcą budować, to tym się teraz zajmiemy. Nie, bo jeżeli jest popyt, to wiadomo, zajmujemy się popytem, jeżeli go nie ma, wtedy możemy się bawić w transport. Co się no wiadomo, że też na pewnym etapie koniecznie trzeba się bawić w transport, kiedy jest już źle z transportem. Ale w moich miastach, jak może sami wiecie, jest to trudne do zrobienia. Więc proszę bardzo, tutaj się budować. I tutaj też. W sensie nie, tutaj miałyby sklepiki, to nie. Tutaj będą te małe sklepy. Zobaczymy zaraz, jak będą wyglądać. I dajmy was tutaj też... A, przepraszam. Pod tą dzielnicę. A widzę, że zaraz, uwaga. Sam się z tego śmieję. No ale czasami trzeba. Dobra. Dalej. Mamy mało pieniędzy, więc nie będę tutaj jakoś też bardzo do tego rozciągał, ale tutaj musimy zrobić sobie gdzieś pętelkę. Więc tak. Nie, nie możemy to mieć w ten sposób. Musimy trochę to... O, bardziej tak. Dobra, to to mamy zrobione. Przystanek się przestawił. Powiedzmy. Powiedzmy, że się przestawił za lekką moją pomocą. I teraz tak, przystanki chyba z tego co kojarzę w tej dzielnicy są tak blisko, tak. No to tak, przestawimy. Jak one już są faktycznie co jeden na drugim, to możemy je tak zestawić. Więc proszę bardzo, sobie zrobimy tutaj obszar i tutaj już z kolei dajmy, żeby się budowali mieszkańcy nasi ukochani. Wiadomo, że chodzi nam bardziej głównie to teraz o handel w teorii, ale na razie i tak możemy im coś takiego zafundować, bo nawet jeżeli chcesz zrobić tylko handel, to to się nie uda. Zawsze musisz robić mieszkańców i handel. Dalej jeszcze jest biura i tak dalej, i cała ta plejada, ale z nimi faktycznie da się dyskutować dopiero. Dobra, to to jest zrobione. Teraz, czy jeżeli zrobię tutaj tak do boku, to będzie podłączone? Będzie podłączone, świetnie. Z tym, że to będzie taka droga. Ok, i nasz tramwaj tutaj daje przystanki. Tu i tu. I będzie sobie to spokojnie jeździć i jeździć. No ma dalej, tutaj nasz tramwaj na razie tak sobie skośnie i ciekawie zawraca. Teraz pytanie, ile kosztuje stacja naziemna, a podziemna metra? Bo to może być ciekawe. Podziemna kosztuje 15, naziemna kosztuje 10, a nadziemna kosztuje 30. Okej, okay. My tutaj sobie postawimy spokojnie taką zwykłą stację. Bez jakichś fanfarów i w ogóle, ale zwykła tutaj spokojnie mi wystarczy. To dajmy sobie to i powiedzmy, że coś takiego, dobra. Teraz tak, czy to mi tu spokojnie dojedzie do tego miejsca? Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że tak. Tutaj, a i w ogóle jakby coś, jakbyście byli ciekawi, to jest taka sama głośność tej stacji i takiej podziemnej, bo sprawdzałem przed chwilą,
To trochę mnie zdziwiło, co prawda, no ale jakby coś, to faktycznie jest dokładnie tak samo głośne metro naziemne, jak i podziemne. Co oczywiście, jak możecie się domyśleć, z sensem ma zero. No ale no cóż, to jest skandal. A nie będziemy się tu upytać o to, czy tak ma prawo to istnieć, czy nie ma. Bo to jest w tej grze, nie ma co się sprzeczać z grą. Bogda oczywiście nie ma racji. No ale jak już coś sobie myśli, to wiecie, nie możecie tego zmienić. Niestety, jak bardzo byście nie chcieli, to nie da się tego zrobić. Ja, a przynajmniej na PS4. Chociaż i tak już dosyć dużo rzeczy niektórych wymyślam poza wyobraźnią twórców pewnie w niektórych wypadkach. No, to tak, tu mamy naszą pierwszą stację metra naziemnego i ta metra będzie sobie tutaj jechać tutaj, tu wykręci, tak jak możecie się domyślać, tutaj będzie stacja. Dobra, dalej, tutaj jedna stacja, ta podziemna, jest tutaj podłączona z tym. To my sobie tutaj zrobimy faktycznie... A, no to jest też przykrótka stacja. To by się wypadało przystawić. No wiecie, te stare stacje się nie powiększają. Natomiast pociągi są o wiele dłuższe. Dzięki tej aktualizacji. Co jest trochę problematyczne, nie powiem, że nie. No ale cóż. Okej, dobra. Trzeba będzie poczekać chwilę, zanim to się zrobi. Natomiast stąd, jak wyjedzie, to tutaj sobie zrobimy stację. Powinna być naziemna, ale zobaczymy, jak będzie z obszarami. Tak, zrobimy tutaj naziemną. Po to tylko, żeby tutaj mi to ładnie w miarę weszło. O, co nie? Bo tutaj będzie dosyć ładnie kosztowo to szło. Natomiast tutaj mamy nasz tramwaj, który będzie problematyczny. Coś z tym tramwajem trzeba będzie zrobić. Nie wiem, co trzeba zrobić. To sobie trochę poprzestawiam po prostu wszystko. I dzięki temu to będzie łatwiej mogło mi wejść. Dobra. To tak. To sobie zrobimy. Tutaj sobie wyrównamy. Cyk, cyk, cyk. I dalej stąd będzie jechać tramwaj obok, który też tutaj ma swoją trasę. Będzie mieć swoją trasę teraz. O, dobra, tutaj dojdzie. Żeby ominąć właśnie nasze metro, które tu będzie wyjeżdżać gdzieś w tym rejonie. Biura chcą się budować. Czy my gdzieś mieliśmy tutaj niedaleko biura? Biurowce i tak dalej. Ja wiem, gdzie miało być biura. Biura miało być na całej tejże plejadzie gwiazd. Więc tak też zrobimy. Tu będą wszędzie biura. No poza tym obszarem, bo tutaj to już... Tutaj to na razie jeszcze nie będziemy myśleć, co będziemy wstawiać. No i ponieważ to jest stacja, a stacja powinna mieć pociągi, a jeszcze tego właśnie nie zrobiliśmy, to od razu je tutaj dostawiamy. Tak? No tutaj zostało to zrobione. I tutaj tak samo. Więc w teorii są już tutaj dwa. Teraz taki niebieski power tutaj widzę na tych... Na tym będzie wyświetlany. No dobrze. Dobrze. Ważne, żeby dało się je właśnie odróżnić. Dalej, przestawiamy naszą elektrownię, ponieważ ona tam była już zbyt bardzo w centrum, a nie możemy mieć tego typu budynku w centrum, bo to się kłóci. I tutaj sobie właśnie zrobimy wyjazd. Teraz pytanie, czy jak ja robię, czekaj. Zjazd. Okej, on musi być całkowicie poza. A, czekaj, tutaj jeszcze musimy podnieść się. Ale widzę, że są zwroty za wyburzenie, jeżeli jest coś źle zbudowane. Świetnie, to akurat jest dobra nowina. I tu będzie przejazd kolejowy, tak. To będzie ten moment, kiedy właśnie będzie przejazd kolejowy z metrem. Dobra. I sobie postawmy tutaj właśnie naszą stację. Tak, teraz ulepszmy sobie tutaj tę drogę. Zróbmy szachmat, gro. A co ty na to? Pamiętam, że jeszcze był kiedyś... W sensie... Pamiętajcie, w SimCity możecie robić takie rzeczy. Coś mam na myśli, że możecie sobie spokojnie postawić drogę... nie drogę. Możecie sobie spokojnie robić przejazdy kolejowe, pociągowe, tramwajowe, metra i tak dalej i inne perpetuum mobile. Więc to tam nie jest problemem, ale tutaj jak widać już jest. Dobra. To tutaj sobie zrobimy to w ten sposób.
I tutaj będzie to sobie jechać dalej. Czyli tu byśmy sobie zrobili, o właśnie ten nasz wyjazd. Teraz, żeby to zrobić właśnie dobrze, to to będzie tu. To będzie tu, a tu będzie zjazd. Dobra. I w teorii powinno się wszystko ładnie ze sobą połączyć. Czyli tutaj jedziesz ty. Dalej tutaj jedzie zwykła droga. Odjeżdża tutaj tramwaj i będzie dobrze. Dobra. Dalej, tutaj nasze te drogi podjeżdżające do tego pozostawmy sobie jak były, bo to jest good game. Dobre rozwiązanie. Ok. I teraz tak. Widzę, że spokojnie możemy tutaj trochę pokręcić z tymi jeszcze tramwajami. W sensie, że one będą właściwie tutaj skręcać. I tutaj gdybyśmy to zmienili na ulicę, to byłoby jeszcze lepiej. W sensie, że będzie możliwy objazd tego przejazdu kolejowego? Nie, już nie przesadzajmy. Bo to już jest trochę... W sensie, można takie rzeczy wymyśleć, ale to już nie ma aż takiego dużego sensu, bym powiedział. Dobra, to zrób sobie jeszcze raz dojazd stąd tu. I tutaj nasz tramwaj będzie jechać sobie tędy. Natomiast co do tutaj tej drogi, to faktycznie możemy zrobić takie ciekawe rozwiązanie, czyli że będą jeździć w kółku, dzięki czemu to będzie trochę ciekawiej rozwiązane niż takie zwykłe po prostu drogi. To tak, tutaj system odpadów transportów, tak, wiem, że się dużo nowych rzeczy pojawiło. Wiem, nie musieliśmy o tym mówić, spokojnie, gro. Jestem poinformowany, spokojnie, o to się nie, proszę, nie bać. I tutaj odtąd, tutaj sobie wywalimy te sklepiki, będą duże sklepiki. Czy właściwie już sklepy, a nie sklepiki. Teraz się zastanawiam, tak, tutaj mamy to. I to by brakuje, sprzedaż, brakuje tobie ryb. No ale ma, ryby to możesz ty importować lub też z innych stron ciągnąć, więc to nie powinien być duży problem. Więc jeżeli ci brakuje aż tak bardzo ryb, to mamy na to oczywiście rozwiązanie. Natomiast jesteśmy z czasem, 23 minuty. To tu mamy coś takiego jak właśnie taki specjalny połów rybny. W sensie farmy. I to jest farma hodowla ryb po prostu. Okej, okay, no i do tej hodowli sobie zrobimy tylko podłączenie. Na razie... Tak, i tutaj będzie to podłączone w specyficzny sposób, bo właśnie od tej strony. Czemu od tej strony się spytacie? No bo od drugiej strony będą inne budynki, którymi jeszcze właśnie teraz za chwilę wybudujemy je. Bo jest jeden budynek, o którym mówiłem, że wybudujemy. I oczywiście zapomniałem, ale dobra. Dobra, to jest podłączone. Mam nadzieję, że ten odcinek był, się pojawi właśnie w ten czwartek. Tutaj właśnie chciałbym, żeby się pojawił. Dobra. Tutaj będzie trudne to podłączenie. Tak właściwie od dołu. Ale jest na to jeden patent. I wy już może wiecie, część z was może wiedzieć. Ja, co się robi, kiedy się właśnie chce zrobić takie podłączenie? Wchodzi się w zakładkę, stawia się ten budynek. On trochę tutaj nam faktycznie ten teren zmieni, ale nam przeciągnie na tyle dużo druta, że możemy spokojnie go podłączyć w ten sposób. I nasza hodowla będzie działać. Teraz pytanie moje jest, co trzeba zrobić, żeby były inne hodowle dostępne? I jak widzę, to jest więcej złowionych typ. No ale dobra, to może być. Na to się 100% zgadzam. I sobie wybudujemy nasz nowy specjalny budynek unikatowy. Właśnie tutaj. Czy jakieś jeżdżą tutaj do nas autobusy dalekobieżne? Jeszcze nie widzę. Przy naszym pierwszym dworcu głównym, czytaj tym tutaj. O, znowu się. Czemu on się tak zawsze pali? To się on już któryś raz się spalił. No nie, nie, nie mam co z tym zrobić, no ale. To jest dramat. To jest dramat. I sobie pójdziemy właśnie o węzły dla autobusów. Tu jest międzynarodowy terminal, a ten jest duży. A to jest idealny na nasze miary. Proszę bardzo.
i nasze autobusy dalekobieżne będą mogły wtedy przyjeżdżać. Czy jakieś się pojawi niedługo, to nie wiem. Wtedy nasze miasto nie jest w ogóle nastawione na tego typu budynki. No, ale zawsze jakby coś. Może coś się pojawi. I może nie. Kto tam wie. No, ma widzę, że znowu się już chcą ładnie budować handel. To sobie go tutaj dorzucimy. Międzynarodowe terminale, bo tego przed chwilą już się zastanawiałem nad nim. I teraz tak, to możemy wyburzyć, bo jest pętelka. Oho, i teraz będzie tutaj niezła jazda, jak będę chciał zrobić przystanki dalej. Jeden przystanek będzie tutaj dalej. I drugi przystanek od tej strony. Tak, bo jakoś, oni jakoś będą musieli tam później dojeżdżać do tego chyba głównego. Tak mi się wydaje. Zresztą jeszcze się zastanawiam. A tu będzie drugi przystanek. Albo wiecie co? Nawet ich nie będziemy tam ciągnąć. Tu mamy nową linię, która pewnie będzie spokojnie mogła zaspokoić właśnie tą potrzebę. Czyli ten tramwaj sobie przeciągniemy, aby miał tutaj przystanek, no i tutaj to już wiadomo jak. Zgodnie z zasadami dobrego budowania tramwajów, czyli tu i tu. Dalej. Tu i tu. No i dalej to za chwilę sobie podobimy. Czy tutaj nie są zbyt blisko? Te przystanki są zbyt blisko. Natomiast tutaj najbardziej irytującym mnie faktem jest te skrzyżowanie świetlne. Skrzyżowanie świetlne. Oj, oj, oj. A widzę, że to dzisiaj wymyślenie jest złe cuda. No ma, na pewno chcę dzisiaj te metro podłączyć, więc to jest dla mnie preferowana rzecz. Ale tym się za chwilę będę zajmować. Sprzedaż ryb. Niewystarczająca liczba ryb. Okej, okay, dobra, już się zastanawiałem, czy sobie brakuje ryb. W sensie, że masz ich za dużo, ale na szczęście to nie w tą stronę. Bo tak jak teraz jest, to jeszcze mogę zrozumieć. Dobra, widzę, jedzie pierwszy. Nie, to nie jest autobus. Już myślałem, że faktycznie coś jedzie do nas tutaj z daleka, ale niestety nie, myliłem się. Szkoda. Dobra, dajmy tu miejsce dla budowy mieszkań. A to jest coś, co faktycznie trzeba zrobić. Coś tutaj to jest tak. A, tutaj ten pod jest źle zrobiony. Okej. To teraz rozumiem, czemu tutaj to mi nie chce wejść. No ma, to jeszcze raz. Stąd. Ciach, ciach. Dalej tu jest nasz podjazd tramwajowy. Ciach. Tutaj właśnie się zastanawiam, ale wiecie co, tu jest ta górka i prawdopodobnie do tej górki to metro dojedzie nasze. To jest nawet niezły pomysł. Metro i pociągi się tutaj ze sobą spotkają. Tutaj mamy to. Tu mamy to. No, a przystanki powinny być tak jak były. Bo zbytnio ich nie musiały się właściwie przestawiać. Przynajmniej nie musiały. A czy zrobiły to po swojemu, pamiętajcie. I stąd, nie, stąd idzie ta droga, tak. I to idzie tak. Dalej tutaj to. I w teorii tutaj się powinno to podłączyć, ale niestety ta teoria została załamana przez czas i przestrzeń. Szkoda. Bo to byłoby ciekawe podłączenie. Dobra. No i teraz jest to całkiem nieźle wygląda, a ta droga, to będzie główna droga, jeżeli chodzi o tą część. I jej kierunki będziemy wyznaczać wedle trendów komunikacyjnych. No, aktualnie, tak jak widzicie, jest mały trend komunikacyjny w tymże rejonie, więc nie ma problemów, ale w przyszłości, jeżeli tu będzie tego więcej jeździć, no to nie będziemy tego mieli. Będziemy musieli to pozmieniać. Natomiast tutaj to możemy spokojnie wywalić. Tutaj dajemy nasze miejsce do budowy mieszkańców i spokojnie. I spokojnie. Zaczynamy już z po całości tutaj to rozbudowywać. Okej. Okay. Nasze pociągi będą bardzo ciekawą miały tutaj trasę. Widzę, już to widzę.
Teraz powiedz mi, że to się podłączy. No właśnie. Tutaj to się za Chiny podłączyło. No ale dobra. O, i tutaj to jeszcze jest. Źle się chce budować. Ciach, no ma i ciach. No teraz dajmy sobie piękne, ładne plastry, czyli wypełni. Cyk, cyk. Cyk, tutaj handel i tu cyk. Handel i tu cyk. Handel. I na razie tyle, bo tutaj w tymże obszarze dookoła tej naszej stacji meta to sobie damy, proszę bardzo, biura. Okej. Dobra, no i teraz tak, kolejna stacja meta powinna być właśnie postawiona gdzieś w tych rejonach. Okej, widzę, że to chyba nawet nie będzie takie trudne do postawienia. Proszę bardzo. I stąd, jak już widzimy, nawet sama linia już zaczyna wykręcać. To też jest preferowane, bo tutaj będzie po prostu zakręt. Tak, to jakoś tutaj powinno wejść? Nie. Jedną linię. Dobra. Proszę bardzo, ładnie to jedzie. I stąd wystarczy, że sobie tutaj nie to. Tak, i stąd będziemy sobie robić po prostu przejazdy na drugą stronę. O, tego. Dobra. Cyk, cyk, cyk. I tutaj też sobie to podłączymy. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Natomiast tutaj z tyłu sobie postawimy jakiś ciekawy budynek, żeby to nie było, żeby takie jest puste z tyłu. Te ciekawe budynki kosztują trochę na matę, zanim to kiedyś tam ten ciekawy budynek będzie. O, i przy tym możemy pozostać, naprawdę. Taka opcja mi się nawet podoba. Przyciągnijmy linię metra i zajmijmy się ostatnią rzeczą w dzisiejszym odcinku, bo jest już 32 odcinka, czyli nowym budynkiem unikatowym, który się pojawił z tym dodatkiem, a chciałbym go bardzo koniecznie dzisiaj postawić. A, i widzę, że tutaj nie dojeżdża metra. To sobie to przyciągnijmy. Metro tutaj, proszę bardzo. I tutaj będzie stacja dalej. Okej. Tutaj będzie stacja, tu będzie stacja, ludzie się cieszą. I tak samo będzie tutaj stacja. I tutaj będzie stacja. Pamiętajcie tak czy siak, że pociągi mają mimo wszystko większą pojemność. Więc w teorii tutaj to dużo nie odmienia, jeżeli chodzi o takie metro, ale do krajobrazu na takich właśnie dalszych prowincjach wygląda to całkowicie idealnie. A w centrum miasta to wiadomo, albo na powierzchni, nad ziemią, albo pod ziemią. A to już zależy od tego, kto to buduje. No, w kategorii piątej pojawił się nowy budynek. Tak, piątej. Bo w szóstej nie ma żadnego nowego. Jest to Areo Club. No i tak, ten budynek trzeba postawić niestety przy drodze. To już go stawia w czerwonym świetle, ponieważ musimy budować drogę. I sobie zbudujemy ją oczywiście bez tego. I teraz tak, chętnie bym go postawił właśnie na tej skarpie. I w teorii powinien to być na dole, ale znając swoje życie, postawmy go tutaj ładnie, na górze. Więc proszę bardzo. Będziemy go, postawimy go sobie od tej strony. O, dobra, widzę, że on jest porządnych obszarów. Co nie powinien być, więc nawet i dobrze. Tutaj będą domki na tej skarpie, to my sobie będziemy w przyszłości postawiać po prostu jakieś domki. Bo to będzie głośno, tak poza tym. Znając życie, szybowce są strasznie głośne. Jeżeli ktoś ogląda politykę, to doczekaliśmy się czasów, kiedy faktycznie możemy postawić tego typu budynek. City Skylines. Z polityki, co nie? Oni się nami zainspirowali. Oczywiście. Dobra. Proszę bardzo, żeby to trochę lepiej wyglądało. Okej. No i ty oczywiście potrzebujesz paru rzeczy. I widzimy szybowiec. Czekaj, nie, to nie jest szybowiec. On sam. Szybowiec wzbija się w powietrze. Właściciel Areo Club. Gdzie lecisz? Komal się pojawił. Ojejku. Lata. Tak mógłbym opisać to, co robi Dominik. Lata. Co robi? A właśnie, jak się nazywa? Nazwali go? Lekki statek powietrzny. No. Co robię? Latam.
Wysoko się wzbija, powiem tyle. Wysoko się wzbija, ale żeby nie było, że tutaj nikt z tego nie będzie mógł korzystać, a wiadomo, że Dominik i tak by tutaj dotarł. O, kolejny poleciał. Zobaczmy, jakie jest okno. Nie możemy nic tutaj kręcić, niestety. Trochę jest drogi, jak na budynki tego typu rodzaju, ale ten budynek, to będę stawiać w każdym moim mieście. Już mogę od razu z góry wam powiedzieć, tego typu budynki będą w każdym moim mieście, bo to jest po prostu level wyżej City Skylines, naprawdę. Nie sądziłem, że kiedyś coś takiego postawicie, w sensie będzie możliwe. Tak samo jak nie sądziłem, że kiedykolwiek dacie możliwość postawienia. Jak to się nazywało? Też dzisiaj. A, Centrum Zdrowia Dziecka. To też mi wyszliście poza wyobraźnię. Kto by myślił, kurde, Centrum Zdrowia Dziecka, że jest zrobić w City Skylines? Gratuluję, w sensie, oczywiście gratuluję. No ale no, naprawdę. Dobra, no i teraz tak, tutaj jest ta skarpa wysoka. W kolejnym odcinku już mogę zapowiedzieć od razu, robimy stawiamy to nowe lotnisko. Ze względów takich, iż nasze miasto potrzebuje właśnie iść naprzód. A ponieważ popyty w naszym mieście dzięki temu dodatkowi idą naprawdę nieźle do przodu, to będziemy mogli spokojnie niedługo zakończyć tę serię zwycięstwem prawdopodobnie nawet. Na co oczywiście bardzo liczę. Od dawna nie było zwycięstwa. Dobra, to tak, stąd będzie się rozciągać, nasze pociągi będą jechać w dół. O, proszę bardzo. I tutaj będą gdzieś wjeżdżać prawdopodobnie do tunelu, bo tutaj jest stacja podziemna, co się dla tego pociągu zgodziło. Ok. No i powiedzmy, że całkiem nieźle to wygląda nawet. Ok, teraz weź to podłącz. Tutaj jest ten, dobra, to jest podłączone. I zobaczmy sobie to. Sobie przyciągniemy, czekaj. Jakiś nowy napis się pojawił, ale za chwilę zobaczymy. A, wciśnij krzyżyk, aby zrobić przystanek. Dobra. Dodaliśmy nam tutaj przystanek i to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Na sam koniec dodajmy im tutaj możliwość zrobienia tego i postawmy ten budynek unikatowy, o którym mówiliśmy, że tutaj coś by im się przydało, ale nie mam pieniędzy, więc im nic nie postawię. Teraz już mam pieniądze. Biblioteka akademicka. Nie. Coś takiego. To byłoby dobre, ale nie w tymże miejscu. Spróbuję tutaj coś zmieścić i skończymy dzisiejszy odcinek. Stadion. Wiesz co? Stadion może być dobrym rozwiązaniem, tylko kosztuje dużo. Nie, coś. Okej, okay, dobra. Restauracja Drive. Chińską mogę sobie tutaj postawić spokojnie. Natomiast czy mamy coś większego chińskiego tutaj, co bym mógł postawić? Wiem co. Szpital miejski. Chiński. Albo. No ma, to jest mimo wszystko i tak mniejsze niż mi się wydawało. W sensie ten dom opieki i starości. Więc jego sobie postawimy tutaj. CZD sobie postawimy tutaj. A tutaj sobie postawimy szpital chiński. Tylko że po chińsku mi tutaj nie obsługiwali pacjentów. Dobrze. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, kliknijcie subskrybuj i zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały, tak jak już mówiłem, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce. W kolejnych materiałach na moim kanale. Wow. 200 osób czeka na metro. Chyba możemy podciągnąć więcej. Proszę bardzo. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć! I'm going to go to the next one.